Witajcie moi drodzy, z tej strony dr Cringe i zapraszam was na dzisiejsze wydanie informacji. A dzisiaj mamy 25 września, no i jest poniedziałek. Od razu wam powiem, że to co jest na miniaturce, czyli ta sprawa odnośnie czczenia nazisty przez Zełenskiego, no to o tym powiem wam za chwilę, czy to jest fake, czy nie, czy to może prawda. No tak jak mówię, o tym porozmawiamy za chwilę, teraz przechodzimy do tych bardziej sprawozdawczych informacji. No może warto tutaj od razu powiedzieć, że wczoraj było święto miasta Kursk. No i Ukraińcy postanowili wspólnie z Rosjanami no te obchody celebrować. No i ta celebracja no bardzo, bardzo myślę się nie spodobała Rosjanom. Chyba Ukraińcy nie do końca zrozumieli zamysł całego święta tego miasta, ponieważ wczoraj, no i dzisiaj w nocy doszło do ataku dronowego na Kursk. No i w związku z tym atakiem było wczoraj odwołane to święto. No nie miał być pokaz fajerwerków, no i tutaj wydaje mi się, że Ukraińcy tak opacznie to zrozumieli, że postanowili swoje fajerwerki odpalić zarówno w rafinerii w tym mieście, jak i w budynku administracji publicznej. No bo tam uderzyły drony kamikadze z ładunkami wybuchowymi. Podejrzewam, że nie o takie fajerwerki chodziło, aczkolwiek wydaje się, że mieszkańcom to wystarczyło, skoro odwołali oficjalny pokaz sztucznych ogni. Te drony z fajerwerkami, czyli z materiałami wybuchowymi, musiały dostarczyć wystarczającej ilości rozrywki dla mieszkańców Kurska. Także wszystkiego najlepszego od na pewno pana generała Kryło Budanowa dla mieszkańców Kurska. Moi drodzy, to nie wszystkie ataki, które wczoraj oczywiście nawiedzały Rosję. No i też nie tylko Rosję, no bo w zasadzie Krym jest ukraiński, nie rosyjski, jest pod tymczasową okupacją Rosjan. No i właśnie na tych terenach, gdzie okupują się Rosjanie, wczoraj dochodziło do równie spektakularnych akcji. No bo jak wiemy, w Sewastopolu i w innych miejscach na Krymie od paru dni dochodzi do licznych uderzeń, no przede wszystkim rakietami Storm Shadow. No i myślę, że niebawem, jak tak dalej pójdzie, to i ATACMS powędrują na Krym. A jak powędrują ATACMS, to podobnież również niemieckie Taurusy mogą się tam znaleźć, no bo to może skłonić Niemców do przekazania Taurusów. To znaczy przekazanie przez Amerykanów ATACMS może skłonić do przekazania Taurusów przez Niemcy dla Ukrainy. To już by był kolejny pocisk do tego już dość dużego zestawu rakiet dalekiego zasięgu w posiadaniu armii ukraińskiej, co na pewno pomogłoby, w zasadzie przyspieszyłoby na pewno wyzwalanie tych okupowanych terenów, no bo tutaj Ukraińcy w pierwszej kolejności, co chcą osiągnąć podczas całej tej kontrofensywy, to na tyle zamrozić, zniszczyć logistykę Rosjan, aby dużo łatwiej było im przeprowadzać uderzenia. Stąd mamy teraz taki charakter tej kontrofensywy. Tutaj tylko tak krótko wtrącę, o co chodzi, ponieważ Rosjanie są zmuszani przez Ukraińców do ciągłego latania po froncie wzdłuż całej linii frontu. W zasadzie Ukraińcy wykonują ataki, które są atakami dość drobnymi. No poza tym, co się teraz działo wczoraj pod Werbowe, to nie mieliśmy do czynienia z większym uderzeniem, no bo o to chodzi, żeby atakować w różnych miejscach, zmuszając Rosjan do przenoszenia swojego sprzętu do manewrów logistycznych, a przy okazji Ukraińcy cały czas tę logistykę ostrzeliwują, niszczą magazyny, niszczą składy oleju, składy ropy, składy generalnie amunicji, i do tego to ma właśnie doprowadzić, że przez te gaszenie pożarów w różnych miejscach wybuchających Rosjanie stracą możliwość do obrony ze względu na braki logistyczne. No i wtedy już po prostu ukraińska kontrofensywa pójdzie dużo szybciej. Te ataki, które się teraz odbywały, no to na pewno przede wszystkim godziły właśnie w takie miejsca. No poza tym ostatnio wielkim atakiem na Sewastopol, na główną kwaterę floty czarnomorskiej, podczas którego miał zginąć pan admirał, wiceadmirał Sokołow, czyli dowódca floty czarnomorskiej. To jeszcze nie zostało potwierdzone, albo zostało i jeszcze o tym nie wiem, ale raczej nie. No moi drodzy, to powiem szczerze, te ataki oczywiście atakami, ale nie tylko na Krymie, ponieważ wczoraj, no i nie na terenie Rosji tylko, ponieważ wczoraj również bardzo mocno Ukraińcy zaatakowali miasto Tokmak, które ma być według niektórych następnym celem. Jeżeli chodzi o ukraińską kontrofensywę, jest to miasto na Zaporożu, które jest obecnie miastem twierdzą. Tam są przygotowane bardzo potężne umocnienia i teraz Ukraińcy to miasto wczoraj mieli poważnie, bardzo poważnie ostrzelać.
Tyle, że moim zdaniem Tokmak wcale nie będzie następnym celem kontrofensywy, ale to mówię, tak jak mówię, to nie na teraz rozmowa. Moi drodzy, przejdźmy do tego, co jeszcze słychać w Rosji. No bo jak wiemy, w Rosji pan Władimir Putin ma niedługo bardzo trudne wyzwanie przed sobą. Musi po raz kolejny sam ze sobą wygrać wybory. No bo w tych wyborach, wiadomo, raczej startują tylko ludzie z tego systemu wokół putinowskiego. No i jak wszyscy oczywiście wiemy, te wybory są ustawką, no i Putin po prostu je wygra. Ale Putin boi się, że spotka go podobny los jak Łukaszenkę, który po wyborach w 2020 roku przestał być przez większość zachodnich państw uznawany jako prezydent Białorusi. No i zaczął być po prostu uznawany zgodnie z prawdą jako dyktator. No i Putin, bojąc się, że będzie u niego podobnie, miał zaprosić do wzięcia udziału w wyborach kilkanaście osób, czy tam kilka osób, które będą spoza systemu. Wiecie, no to generalnie raczej na pewno będą ze systemu albo obok systemu, będą raczej tylko po to, by odwrócić uwagę od tego, że Putin znowu wygra jakąś miażdżącą przewagą nad konkurencją. Co do tej trasy na Tokmak, no to tutaj Zełenski też zabrał wczoraj głos odnośnie tego, że chciałby, znaczy, że nie chciałby, że ukraińska armia niebawem wyzwoli Melitpol. No to jest dość, bym powiedział, jak na słowa prezydenta, mocne, mocne oświadczenie. To jest jeszcze bardzo daleka droga, jeszcze myślę, że 2-3 linie obrony Rosjan przed tymi miastami ich czekają. To nie będzie spacer po bułki, no i ten Tokmak po drodze, który w zasadzie, żeby zająć Melitpol, to można obejść. Stąd też mówiłem, że niekoniecznie będzie zajmowany przez Ukraińców w najbliższym czasie Tokmak, no bo wystarczy go obejść i zaatakować wtedy Berdiańsk, Melitpol i Mariupol. No ale dobrze, dalej moi kochani, to jest też ciekawa sytuacja, ponieważ pan minister obrony Wielkiej Brytanii, teraz już nie Ben Wallace, tylko Grant Shapps, no i pan Grant Shapps powiedział, że niezależnie od wyniku wyborów w Stanach, najbliższych wyborów prezydenckich, nie przestaną wspierać Ukrainy. Będą dalej, niezależnie od USA, pomagały, wspierały Ukrainę w walce z Rosją, ponieważ chcą powstrzymać to, aby Ukraina przegrała i aby Rosja ruszyła dalej na zachód. Co powiedział otwarcie, prosto do kamery pan Grant Shapps, który jest ministrem obrony narodowej Wielkiej Brytanii. Więc jeżeli ktoś jeszcze się zastanawiał nad tym, czy faktyczne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej jest realne, no to chyba odpowiednią osobą jest minister obrony Wielkiej Brytanii, aby wam to potwierdzić, skoro z jego słów wprost wynika, że Wielka Brytania w pierwszej kolejności po pokonaniu Ukrainy widzi Rosję, która atakuje Polskę, no bo my jesteśmy w następnym, że tak powiem, rozdaniu tej wojny jako następny potencjalny przeciwnik brani pod uwagę przez Federację Rosyjską, co potwierdził właśnie minister obrony narodowej Wielkiej Brytanii, moi drodzy. Także mam nadzieję, że to wszystkich już tak powoli przekonuje, mimo że naprawdę ja wam nie każę kochać Ukraińców. To nie jest, to nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby, no, kurde, ile razy ja mogę to powtarzać. Chodzi o to, żeby wspierając Ukrainę militarnie, odpychać Rosję od Polski. Ukraińcy poświęcają swoich żołnierzy, a my poświęcamy swój sprzęt. Więc rozumiecie, jaka jest proporcja. Z czym się przypomniało, wracając do tego Sewastopolu. Wczoraj jakieś wielkie pożary wybuchły w Sewastopolu i Rosjanie już chyba, nie wiem, no, tak bardzo nie chcą się przyznać, że kolejne rakiety spadły na teren Krymu i na Sewastopol, że twierdzą, że wypalają trawy. Albo że potem druga wersja się pojawiła, że to przez jakieś nieodpowiednie wypalanie traw powstał ten pożar. No, nie chcą się przyznawać generalnie. No, nie dziwię im się. Cały czas dostają łupnia na tym Krymie. Już niebawem Krym naprawdę będzie opuszczony przez Rosjan. Po prostu Rosjanie wykonają gest dobrej woli, zanim Ukraińcy zdobędą ten korytarz lądowy do Krymu. Po prostu będą tak napieprzali tymi rakietami, że Rosjanie uciekną stamtąd. Moi drodzy, teraz wracamy do tego głównego tematu tego odcinka, mianowicie skandalicznej w moim odczuciu reakcji wczorajszej na posiedzeniu parlamentu kanadyjskiego, gdzie był obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mianowicie został oklaskany przez wszystkich obecnych, oczywiście również z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który odwiedza Kanadę, no bo to jest w zasadzie najważniejsza część tego, co się wczoraj tam odjebało. Mianowicie, moi drodzy,
był oklaskiwany przez wszystkich zgromadzonych, nazwany bohaterem Ukrainy. Człowiek, który się nazywa Jarosław Hunka. Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian-Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. A ten pan jest byłym oficerem SS Galicjen, czyli 14. Dywizji Grenadierów Waffen-SS. Tak, moi drodzy, wczoraj w parlamencie kanadyjskim prezydent Ukrainy oklaskiwał nazistę, który brał udział w czynnym mordowaniu Polaków i Żydów i Ukraińców sprzeciwiających się Hitlerowi na Ukrainie. Bez żadnego wstydu, bez żadnej refleksji, wszyscy zebrani na sali, jeszcze Kanadyjczyków jestem w stanie zrozumieć, bo mogą totalnie nie wiedzieć, komu klaskali, ale jednak Zełenski wraz ze swoimi ludźmi w jakiś sposób doprowadził do tego, że się zgodził na to, aby oklaskiwać nazistę, mimo że cała rosyjska propaganda w danym momencie, czyli teraz podczas wojny, napierdziela od początku o tym, że naziści są na Ukrainie u władzy i walczą z nazistami, a ten człowiek, który ostatnio, no po prostu już brakuje mi słów do jego słów i do jego czynów, brakuje mi słów do jego słów, bardzo ładnie to powiedziałem, ale no ten człowiek oklaskuje nazistę, który po prostu SS Galicjan, wiecie, to nie była jakaś frakcja, która generalnie była ukraińska, tylko tak się nazywała. Nie, to byli po prostu naziści. Chyba najlepszym potwierdzeniem, jaka to była jednostka, będzie fakt, że po 1943 roku, kiedy ta jednostka powstała, po pierwsze była formowana oczywiście przez niemieckich oficerów, którzy tą jednostką dowodzili i ją formowali, to następnie w 1944 roku jednostkę odwiedził szef SS, czyli Heinrich Himmler, moi drodzy. No i Himmler powiedział, że widzi w niesłychaną chęć do mordowania Polaków w tychże Ukraińcach z tej jednostki. I dużo się chłopak nie pomylił. Himmler doskonale wiedział, o czym mówi, bo 3 miesiące wcześniej w Hucie Pieniackiej właśnie ten oddział spalił żywcem około 1000 Polaków. Więc tak się składa, że oklaskiwanie 98-letniego nazisty, który brał udział w spalaniu, mordowaniu, biciu, zabijaniu, no generalnie w najgorszych zbrodniach przeciwko ludności polskiej i ukraińskiej, był uhonorowany wczoraj owacjami na stojąco, nazwany bohaterem Ukrainy. Ja wiem, że się powtarzam, ale mnie to po prostu tak wczoraj rozjebało, że nie, no, nie mogę, no po prostu nie mogę. Ja wiem, zaraz się trafią obrońcy tych SS-manów, już widziałem ten wysyp komentarzy, że Pawlo Szandruk dostał przecież Virtuti Militari, a był ostatnim dowódcą tej jednostki. Tyle, że Szandruk nie dostał wcale za zabijanie Polaków w SS Galicjan ten order, tylko dostał go za początek wojny, za obronę w 1939 roku dostał ten order. No, więc jest różnica, prawda? Poza tym on był tym dowódcą tej jednostki 14 dni. I to był okres, kiedy zmusił ich, czyli pozostałych oficerów i żołnierzy tej jednostki, do przysięgnięcia wierności Ukrainie. Także ja nie wiem, czy Zełenski to zaczął naprawdę już jakąś mocną współpracę z Niemcami podejmować, bo to takie zastanawiające z tymi nazistami jest. Co, zaraz polecą z Scholzem szukać bohaterów w Argentynie? No dobra, może przesadziłem. Moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że polubiliście ten film i oczywiście macie zasubskrybowany mój kanał. Jak nie, to proszę to zrobić teraz. To są tylko dwa kliknięcia. Widzimy się prawdopodobnie jutro lub pojutrze. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.